Chodzi facet po lesie. Wieje wiatr, pada deszcz, wichura straszna. Szuka jakiegoś miejsca schronienia, widzi, o, jakiś samochód. Podchodzi do tego samochodu, patrzy, no nikogo nie ma w środku, nie? Chwyta za klamkę, drzwi otwarte, no to żeby skryć się przed deszczem i wichurą, wskoczył na tylnie siedzenie, no i tak się siedzi tam, żeby na niego nie padało. Nagle samochód rusza. Patrzy, no nie ma nikogo, no zdziwiony, co się dzieje. Straszył się, po pewnym czasie nagle widzi, jakaś ręka się pojawia, łapie za kierownicę, znika. No koleś przerażony, nie wie co się tu w ogóle odpiernicza. Nagle samochód dojeżdża do jakiegoś starego mieszkania na opodal wsi, na końcu, tak. Nie ma pojęcia, co się może zaraz wydarzyć. Nagle otwierają się drzwi, patrzy na niego wielki, owłosiony facet i się pyta: a kim ty, kurwa, jesteś? Co ty tutaj robisz? A on taki skulony, przerażony. Ja jadę. Co to, kurwa, się odpierdala? Ja pcham, a ten sobie jedzie.